Cześć, w dzisiejszym materiale testuję dla Was najnowszy odkurzacz od firmy Samsung, a dokładnie jest to model Bespoke Jet AI. Jak sprawuje się w praktyce? Czy warto go kupić? O tym właśnie w dzisiejszej recenzji. Zapraszam Was serdecznie. Po publikacji recenzji ostatniego odkurzacza bezprzewodowego, który miałem okazję przetestować, dostałem od Was bardzo wiele komentarzy, za które serdecznie dziękuję. Pytaliście o różne aspekty związane z funkcjonowaniem danego odkurzacza, a także podrzucaliście różne propozycje, jak można przetestować kolejne odkurzacze w przyszłości. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję i uwzględniłem te komentarze właśnie w dzisiejszej recenzji. I na samym wstępie materiału jeszcze taki jeden dodatek, mianowicie jest to najdroższy odkurzacz bezprzewodowy, jaki miałem do tej pory okazję testować, ponieważ w chwili nagrywania tego materiału i uwzględniając promocję świąteczną za właśnie Samsunga Bespoke Jet AI należy zapłacić bagatela 5200 zł. Więc jestem bardzo ciekawy, jak odkurzacz sprawuje się w praktyce i właśnie chcę Wam to dzisiaj pokazać. Zapraszam do materiału. Pierwsze wrażenie. Odkurzacz przyjechał do mnie w zaskakująco sporym pudle. To wszystko za sprawą dość dużej ilości końcówek w zestawie, a także specjalnej stacji dokującej All-in-One, która jest jednym wielkim elementem. Cały zestaw jest w kolorze grafitu, co to daje odkurzaczowi elegancji. Muszę dodać, że zaskoczony stacją dokującą i różnymi końcówkami, po raz pierwszy od dłuższego czasu sięgnąłem po instrukcję obsługi, zanim zdecydowałem się uruchomić odkurzacz. Jak prezentuje się ten odkurzacz? Jest dość subtelny i niespecjalnie rzuca się w oczy. Jego kolory są stonowane, bez zbędnych dodatkowych ozdobników czy nadmiernej ilości chromowanych wstawek. Rączka urządzenia w połączeniu z dość długim akumulatorem przypominają kontrolery od starych, zdalnie sterowanych zabawek. Z naszą dłonią styka się perforowana obudowa, która jest plastikowa, ale zdaje się być pokryta jakimś drobnym, gumopodobnym materiałem antypoślizgowym. Po zaciśnięciu dłoni niemal natychmiast da się wyczuć element, który wchodzi między nasz wskazujący i środkowy palec. Takie rozwiązanie pozwala lepiej trzymać dość ciężką jednostkę centralną i ułatwia manewrowanie nią na boki. Sama jednostka centralna wygląda, jakby była wykonana z dość kiepskiej jakości plastiku, co nieco mnie zaskoczyło przy tej cenie odkurzacza. Tuż nad rączką znajduje się wyświetlacz i trzy przyciski. Minus i plus służą do zmiany trybu pracy. Środkowy większy przycisk to włącznik. W mojej ocenie jest on trochę zbyt czuły i za łatwo można go przypadkiem wcisnąć. Wiele razy zdarzyło mi się ponownie włączyć odkurzacz, gdy go akurat odkładałem do stacji dokującej. Samsung Bespoke Jet AI wyposażony jest w silnik Hexajet o mocy do 730 W, który generuje moc sącą dochodzącą do 280 W. To zarazem najnowszy i najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy spośród wszystkich dotychczasowych odkurzaczy Samsunga. W zestawie znalazłem także dwie baterie z ładowarką. Producent obiecuje, że w pełni naładowane akumulatory pozwolą odkurzać nam w trybie automatycznym, czyli tak zwanym AI, przez łącznie maksymalnie do 160 minut. W moim odczuciu ten czas zależy od wielu czynników. O ile odkurzając w trybie AI z największą turboszczotką, w pełni naładowana bateria pozwala na około 55 minut pracy non-stop, tak, zmieniając końcówki np. na ssawkę szczelinową, czas ten znacznie spadał. Pozostały czas pracy wyświetlany jest na ekranie po włączeniu odkurzacza. Urządzenie możemy ładować na dwa sposoby. Pierwsze to ładowarka zewnętrzna. Po włożeniu baterii do jej wnętrza zapalają się diody LED sygnalizujące orientacyjny poziom naładowania. Jest kolor czerwony, pomarańczowy i zielony. Drugi sposób to przez stację dokującą. Jeżeli jest podłączona do zewnętrznego zasilania i włożymy do niej odkurzacz, ten rozpocznie automatyczne ładowanie. Bespoke Jet AI wyświetli także informacje o procentowym stanie baterii. Szczotki i końcówki w zestawie. W zestawie z odkurzaczem dostałem trzy szczotki i dodatkowe końcówki. Pierwsza szczotka nazywa się Active Dual LED AI i jest taką najbardziej uniwersalną. Nadaje się do różnych powierzchni, usuwa pył, oczyszcza dywany, a także zbiera sierść. Ma także diody LED, które oświetlają podłoże, pomagając nam zobaczyć brud. Druga szczotka to Slim LED AI, jest mniejsza, węższa i ma taki miękki wałek na całej powierzchni. Jest dedykowana do twardych i delikatnych podłóg.
ma również podświetlenie LED. Trzecia szczotka to Mini Pet Tool Plus. To najwęższa ze wszystkich szczotek, jest dedykowana do usuwania sierści zwierząt z tapicerki mebli. Wałek ma kształt litery V, co pozwala zbierać sierść i włosy ku środkowi, gdzie zostają przecięte za pomocą metalowej płytki i następnie wciągnięte do pojemnika na kurz. Dzięki temu nie trzeba ręcznie usuwać włosów ze szczotki. Zestaw zawiera także elastyczną końcówkę, szczotkę do kurzu, a także wysuwaną szczelinówkę do trudno dostępnych miejsc. Bardzo spodobała mi się opcja rozkładania rury odkurzacza. Po maksymalnym jej rozłożeniu odkurzacz wydłuża się do prawie 170 cm, co ułatwia odkurzanie np. wysokich sufitów. Stacja dokująca. Stacja dokująca jest po prostu wielka. Odkurzacze bezprzewodowe innych firm przyzwyczaiły nas do tego, że stacje dokujące najczęściej mocowane są do ściany i nie zajmują zbyt wiele miejsca. Po prostu po skończonej pracy wpinamy w taką urządzenie i automatycznie zaczyna się ładować. W Samsungu stacja dokująca nie jest podwieszana, a stojąca. Wygląda dość ciekawie, ma dużą i w miarę stabilną podstawę, która przypomina uchwyt na ekran monitora komputerowego. Takie rozwiązanie pozwoliło stworzyć miejsce, by wsunąć szczotkę odkurzacza po jego odłożeniu do elementu centralnego. Stacja jest dość wysoka, bo w jej wnętrzu producent ukrył m.in. filtry i worek na kurz. Po podłączeniu stacji do zasilania i odłożeniu odkurzacza możemy włączyć tryb czyszczenia. Stacja robocza robi wtedy swoją magię. Otwiera pojemnik odkurzacza i wprawia urządzenie w wibracje, które usuwają większość brudu z jego wnętrza. Dzięki temu, gdy następnym razem weźmiemy się za odkurzanie, pojemnik będzie pusty, a cały brud trafi do worka. Stację udoskonalono o technologię Air Spin Edge, czyli mechanizm, który obraca się z prędkością do 1000 obrotów na minutę, ułatwiając usuwanie nawet zaplątanych włosów. Ponadto stacja jest wyposażona w wielowarstwowy filtr zatrzymujący większość cząstek kurzu. To akurat bardzo dobre rozwiązanie, bo mam w domu odkurzacz cyklonowy i również pionowy bezprzewodowy. W tych przypadkach jest zawsze spory problem z opróżnianiem pojemników tak, by zaraz się samemu nie pobrudzić i nie nawdychać kurzu. Nie podoba mi się za to kilka nieprzemyślanych rozwiązań. Jeżeli odłożycie odkurzacz bez założonej rury i szczotki, ten będzie się ruszał i może nawet spaść ze stacji dokującej. Pewnie trzyma się dopiero po zaczepieniu do niego rury i szczotki. Tutaj jednak kolejne zaskoczenie. Rura jest rozsuwana i należy ją złożyć do domyślnej pozycji, by odkurzacz chciał zmieścić się w stacji dokującej. To dość sporo zachodu jak na szybkie odkurzanie. Wsuwając spód odkurzacza, szczotka już po kilku dniach porysowała dość cienki lakier podstawki. Sam proces czyszczenia odkurzacza może jest szybki, ale za to bardzo głośny. Trzeba o tym pamiętać, gdy wieczorem będziemy chcieli na szybko coś odkurzyć, na przykład w kuchni. W większości przypadków stację dokującą będziecie mieli ustawioną na auto, więc przy każdym odłożeniu nastąpi czyszczenie pojemnika. W zestawie mamy także zapasowy worek na śmieci. Z ciekawości sprawdziłem także ich cenę. Zestaw 5 sztuk kosztuje 99 zł, więc jeden i to niezbyt duży worek kosztuje aż 20 zł. W tej cenie można kupić 5 normalnych worków do zwykłego odkurzacza. Odkurzacz w praktyce. Przystępując do dokładniejszych testów, wziąłem pod uwagę to, co napisaliście w komentarzach. Mianowicie prosiliście, abym sprawdził, jak odkurzacze radzą sobie na zróżnicowanej powierzchni, a także przy zróżnicowanym zabrudzeniu. I tak oto już z perspektywy czasu wiem, że średnim pomysłem było wysypanie kawy mielonej na biały dywan z grubym włosiem, aczkolwiek poza delikatnym zabrudzeniem, które oczywiście kawa zabarwiła lekko dywan, to muszę przyznać, że odkurzacz całkiem dobrze poradził sobie właśnie z tym zanieczyszczeniem. Kawę po prostu wciągnął idealnie, żeby się upewnić, że nie zostało nic w dywanie, przyjechałem na różnych końcówkach, zarówno szczotką dedykowaną dla zwierząt, zwykłą taką typową do uniwersalnych powierzchni, no i w każdą stronę, aby się upewnić, że nic z tej kawy nie zostało, ale już właściwie po kilku pierwszych
przejechaniach po tym miejscu, gdzie tą kawę wysypałem, zresztą razem z herbatą, jak możecie zobaczyć w nagraniu, no to bardzo szybko odkurzacz sobie z tym poradził, więc tutaj było takie bardzo pozytywne zaskoczenie. I później, jak zacząłem testować na różnych powierzchniach, były to panele, był to gres szkliwiony, była to także blat w kuchni, także kawałek kuchenki indukcyjnej i tutaj wysypałem różne elementy. Była to zarówno mąka, pieprz, gruboziarnisty pieprz, drobnoziarnisty pieprz, kawałek uniwersalnej przyprawy, która jest taka dosyć lepka, można powiedzieć. Oczywiście tutaj też i kawa, cukier, a także sól. I powiem wam, że no tutaj Samsung sobie poradził świetnie, testowałem to na kilku końcówkach. Praktycznie wystarczyło tylko raz przejechać i to w domyślnym trybie automatycznym, czyli tak zwanym AI. I praktycznie jeden przejazd całkowicie eliminował to zabrudzenie. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobrze sobie Samsung poradził z takim zabrudzeniem na różnych powierzchniach. Natomiast w garażu też zdecydowałem się, że odkurzę u siebie podłogę, którą, no wiadomo, że w garażu się aż tak bardzo o to irregularnie nie dba jak w domu. Sam sobie kładłem tynk na ścianach, taki barankowy w garażu. No i przez to, że zrobiłem to sam, a także, że w tym garażu trochę rzeczy leży, to zawsze jak się gdzieś tam przejdzie koło ściany, zahacza się o tą ścianę, to ten tynk się trochę kruszy. No i tutaj musiałem już sam zwiększyć moc urządzenia, ponieważ na tym trybie automatycznym te resztki tego baranka, no odkurzacz część wciągał, część przesuwał, później po wyłączeniu odkurzacza, jego podniesieniu, trochę się z niego wysypywało tego. Oczywiście mówię tutaj dosyć o skrajnych przykładach, bo to, co się wysypywało, to były no, kilka drobin. Nie można powiedzieć, że wszystko, co odkurzyłem, to się wysypało. Ale no, musiałem kilka razy przejechać w jednym miejscu. Przede wszystkim zmienić końcówkę na taką bardziej miękką, żeby sobie lepiej poradzić z taką nawierzchnią. Natomiast kolejna rzecz, przy której testowałem też ten odkurzacz, to odkurzanie samochodu. No i muszę wam powiedzieć, że tutaj chyba Samsung sobie poradził najgorzej. Najgorzej z tego względu, że sprawdzałem różne końcówki, zarówno końcówkę do sierści, końcówkę z uniwersalną, tak samo końcówkę rozsuwaną krawędziową, no i tą taką z delikatnym włosiem do na przykład mebli. No i powiem wam, że przy takiej pogodzie jesiennej, gdzie trochę tego piachu się nazbierało, w samochodzie jest troszeczkę bardziej wilgotno, no to najlepiej sobie radziła końcówka z wysuwanym, ta końcówka taka krawędziowa, ale też no, odkurzanie w ten sposób zajmuje najwięcej czasu, bo najbardziej trzeba tym po prostu machać. Chciałem sobie skrócić ten czas, wykorzystując troszeczkę szerszą końcówkę, no ale tutaj się pojawiło kolejne ograniczenie Samsunga, mianowicie takie, że no, ta końcówka jest dosyć sztywna i duża, więc ciężko nią manewrować tak dokładnie przy no jednak dosyć sporych krzywiznach i nierównościach w tapicerce samochodowej, więc tutaj myślę, że bardziej jakieś giętka, rura czy inne elementy byłyby znacznie lepsze. Warto przy tym dodać, że odkurzacz jest bardzo zwrotny. Nawet drobny ruch nad garstkiem pozwala obrócić szczotkę płynnie o 90 stopni i to bez większego wysiłku. Problem zrobił się w momencie, gdy postanowiłem odkurzyć rogi wysokiego sufitu. Czuć wtedy w nadgarstku, jak ciężka jest jednostka centralna z baterią. Dodatkowo, podnosząc odkurzacz nad głowę, np. przy szczelinach, wylot powietrza leci nam prosto w twarz, co nie jest raczej przyjemne. Istnieje także możliwość podłączenia odkurzacza do aplikacji SmartThings Samsunga. Za sprawą kodu QR jest to szybkie i proste, ale sama funkcjonalność jest dość ograniczona, że właściwie nie ma sensu ich parować. W aplikacji możemy sprawdzić m.in. kiedy ostatnio czyściliśmy automatycznie pojemnik, czy nie ma zgłoszonego jakiegoś błędu urządzenia, włączyć przekazywanie powiadomień o nadchodzącym SMS lub rozmowie telefonicznej na wyświetlacz odkurzacza, czy sprawdzić, ile prądu do tej pory zużyliśmy na ładowanie baterii. Wspominając o minusach, to brakuje mi końcówki elastycznej i szczotki dedykowanej do samochodu. Szczotki w zestawie są za szerokie i dość sztywne, by sprawnie manewrować po krzywiznach tapicerki, więc zostaje jedynie ssawka, a ta jest dość wąska. Ta jednak potrafi się zatkać i trzeba się z nią sporo namęczyć, by odkurzyć cały samochód. Warto zwrócić uwagę także na samą wielkość całego zestawu. Stacja dokująca jest duża i jak ktoś mieszka w bloku, to nie będzie miał tego gdzie postawić. Jest też uchwyt na akcesoria i nie da się go przyczepić do stacji dokującej, więc trzeba przewidzieć na to dodatkowe miejsce. Natomiast 5200 zł za cały zestaw
Moim zdaniem to jest przynajmniej dwa razy za dużo i to jest taki główny powód, dla którego ja bym nie kupił tego odkurzacza, ale całkiem fajnie radzi sobie w praktyce, więc jeżeli macie gdzie go postawić, jeżeli macie budżet na taki odkurzacz, to myślę, że możecie rozważyć i śmiało kupić ten odkurzacz, bo sprawdzi się do tego, do czego został przygotowany, a także dużym plusem jego jest to, no, że te baterie całkiem nieźle trzymają. Co prawda nie tyle, ile obiecuje producent, bo producent obiecuje 160 minut w trybie AI. W moim przypadku w trakcie testów no, jest to gdzieś około 100 minut, więc tak mniej więcej trzeba to liczyć. Więc dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym odkurzaczem, zadawajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. I zapraszam Was wkrótce do kolejnego materiału. Na warsztat będę brał kolejny odkurzacz, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.